domowy, teatr radiowy przedstawia. No! Słuchowisko domowego teatru radiowego pod tytułem Zoom. Która to godzina? O matko, prawie 10:00. Łazienka wolna? Tak, tak, już jest wolno, możesz wchodzić. Wyłącz radio, bo ja zaraz muszę nagrywać o 10:00, zaczynam spotkanie. To było wydarzenie, które zmieniło wszystko w naszym życiu. Najlepiej to zabierz psa i idźcie na spacer. Ja będę miała spokój. Tylko muszę zamknąć okno i już. O Aniu, widzę, że już jesteś. Tak, ale jeszcze jestem w drodze. Muszę się, bo awaria teraz mają. Nic nie poradzę. Poczekaj, poczekaj, Wiesia się łączy. Wiesiu, słyszysz mnie? O, głośniki w kampu popsuły. Mikrofon też. Nie no, to jest jakiś dramat. O, Irenko, widzę, że ty też już jesteś, tylko nie mam obrazu. Kiedy jeszcze przychodni, lekarz się spóźnił i czekam wciąż. Pełno ludzi tutaj. Trochę głupio mi tak gadać. No i co? No nie wiem. Nie mogę jakoś tutaj. Stąd? Nagranie. No za pech, no co tu robić, co tu robić? Słuchajcie, spróbujemy, może pamiętajcie, tylko jedno zdanie mamy, a właściwie 4 słowa do powiedzenia. Domowy teatr radiowy zaprasza. Tylko musimy po prostu powiedzieć razem i równo. To co, spróbujemy? Co tam się dzieje? No co, no sąsiedzi remont mają, ja się zabiję. No może to przełożymy, nie? No nie damy rady później, muszę to przesłać do 11:00. Nie, musimy jakoś spróbować. Słuchajcie, na 3 ja nagrywam, mówimy. Uwaga. Poczekajcie, telefon. Czekajcie. Tak, słucham? Dzień dobry. Mówi Marek Siódym. Miałem zadzwonić w sprawie słuchowisk. To cud jakiś chyba. Proszę jeszcze raz powiedzieć, domowy teatr radiowy zaprasza. Domowy teatr radiowy zaprasza. Chwileczkę, ja to nagram. Domowy teatr radiowy zaprasza. No nie uwierzę, mamy to, dziewczyny. Domowy Teatr Radiowy jest projektem realizowanym przez Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej Hipokamp i dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Pomysł i realizacja słuchowiska Zespół Domowego Teatru Radiowego z gościnnym udziałem Marka Siódyma. Wszystkie motywy dźwiękowe wykorzystane w słuchowisku zostały pozyskane z zasobów prywatnych lub bezpłatnych bibliotek internetowych, głównie biblioteki audio YouTube.